Takie komputerowe piwo, root beer, hard user only. Proszę bardzo, jeszcze powinno być z komendami Linuxa, tu nic. Na świąteczną pizzę do potrójki żeśmy doszli i cytryna dostała. Coś takiego. Gifcik dla cytryny się trafił. I tradycyjnie, rukola z suszonym pomidorem i co? Szpinak z ricottą. Sienkiewicza 3, dlatego pod trójką. A jak się nazywa nasz lokalny periodyk? Nasze miasto. Co piszą ciekawego? Co jest napisane ciekawego w tym periodyku drukowanym? Zabawa na kieleckim rynku. Zagrają wilki. Co wyczytałem? Będzie nowy top model XXL i kolejna edycja programu Kurwy Supermodel. Trzeba przyznać, że w naszym języku to trochę źle brzmi. Rozumiem, że to naleciało gdzieś tam z zachodu, czyli pewnie kupiony taki format, ale u nas... O, proszę bardzo. Dziękujemy. Oj, 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 oj. Raz. Proszę serweteczki. Trzeba to komentować w jakikolwiek sposób. Przypominam, że tą wyśmienitą pizzę znajdziecie na mojej mapie interaktywnej z jedzeniem dobrym w Kielcach. Był plan na Del Favero, ale niestety zamknięte do końca roku. Tak więc siadła pizza, ale jestem bardzo zadowolony. Jak wygląda? Zaskakująco. No ale zaskakująco dobrze, czy zaskakująco beznadziejnie? Nie rozumiem. Jasne. Jest zestaw dla początkującego blogera z wyświetlaczem. Nie wiem, co to w ogóle za firma, ale 104 zł kosztuje. Kamera HD. Może jakiś szrot, ale można takie wyrwać. W trakcie naszego spaceru na 8 km mamy lotną premię na ogrzewanie. Takie coś sobie wyhaczyłem na wyjazdy. W końcu trzeba się ruszyć. Strasznie mi w moim ulubionym sklepie pozmniejszali te rzeczy, które lubię. Dużo mi daje takich, co mniej lubię. No. Ile można takich pierdła? Było tyle fajnych gratów elektronicznych i nie ma. Teraz patelnie tu są. Dzisiejszy dystans 12 prawie, tak więc całkiem nieźle. Co to cytryna jest? Co tu dostałaś? To dla ciebie, świnka. Cytryna jest taka, że ona boi się krzywdę zrobić. Ma świnkę, ale boi się jej ugryźć, że jej się krzywda stanie. Ale szaleństwo jest. Z pizzerii dostała świnkę. Patrzcie, jak delikatnie to robi. No boi się jej ugryźć. To jest tak delikatny piesek, że on to od niego mówlokami się powinien zajmować. I to ludzkimi. Dzisiaj serwis Renault. Z Konradem hakujemy klamkę. Słuchajcie, bo się okazuje, że jak się ma klamkę, która sama otwiera drzwi, tu jest taki element podczerwony, to jak się zepsuje, to jest lipa. No i teraz trzeba wymienić drzwi. Ale tutaj moje warsztatowe zaplecze myślę, że nam umożliwi szybką naprawę. No i potem dołożymy kilka koni. Jak nie doczytałem, jak tu masz już specjalny drut przygotowany. O kurnia. Chwila zabawy z drutem i już. Dostali się do miotku. 113 ohm, antena i przycisk. Zamykania. Ewentualnego. A faktycznie idą 3 kable. No. A w środku jednego są tylko 4 kable, są tylko 3. No widzisz, obstawiam, że mój jeden wyższy trafił. Tu są wszystkie, nie? Naprawiona operacja. Okazało się, że tak, tu zgnił jeden pin i zniknął od anteny. A w zamku widać ewidentnie, że tam się dostała woda, bo jest w środku. I te fotokomórki mogły być ślepe, albo cały układ zamógł. Piny co prawda tutaj przeżyły, ale te dwa elementy wymienione i kurnia, fura funguje, że aż miło. Woda, mówiłem, że woda w środku, mówiłem, jest woda. Jak to się tam, patrz, to zalane cały no. Plastik, drzwi niby szczelne. Jak się tam zobacz, woda... tu jest dioda i tu jest fotokomórka. No. Wysyła, odbija od zwierciadła i... I wiesz, tak naprawdę to też od drugiej strony było zalane wodą. To no. Też ci
No bez sensu technologia. Patrz, jakie zaekranowane, żeby jakieś zakłócenie nie wysyłało albo nie zbierało. No bo tu antena jest niedaleko, nie? No. Zobacz, to jest wszystko w wodzie, wszystko mokre. Jak to miało działać, powiedz mi? Kurna, 2-letni samochód i... Dzisiaj już to nie jest tajemnicą. Jedziemy do Rzeszowa na spotkanie, które żeście tutaj mi zasugerowali. Patronajcie się pojawiła osoba, która wrzuciła 500+, na tak zwane wspomożenie wyprawowe szafy. No i dzisiaj zobaczymy, kto to taki jest i co nim pokierowało przede wszystkim. Zbliżam się do ronda. 169 km przede mną do Rzeszowa, a GPS pokazuje, że to będzie trwało 3 godziny. Może tak być. Odcinkowy pomiar prędkości 800 metrów. Ograniczenie 50 km na godzinę. Słuchajcie, testy będą teraz. Jak jesteśmy w samochodzie i mamy jechać 3 godziny, to dostałem płytę od wydawnictwa płytowego. Jestem bardzo w ogóle odzwyczajony od płyt, ale zaraz zarzucimy Natalia Schroeder. Schroeder. A to polski jest wykonawca? Tak, polski jest wykonawca. Z Natalką żeśmy wytrzymali 9 utworów. Bardzo smutne te piosenki są. Ja nie wziąłem ręcznika papierowego, żeby otrzeć łzy. I dlatego zmieniamy na kolejną płytę, która do mnie przyszła. To tutaj się przemieli, to co się musi przemielić. Coś mi nie chce oddać teraz tej płyty. Ewidentnie się zmieniarce spodobało. A kolejną płytą, którą będę usiłował, to są pierożki. To jest polskie czy zagraniczne? Polskie. Polskie też? Tak. Dlaczego się nazywają pierożki? The Dumplings. The Dumplings? Dumplings. A oprócz tego jeszcze, żeby tak, dopóki moja zmieniarka nie zacznie żyć, a coś wydaje mi się, że może nie zacząć żyć, to coś takiego mam. Z ananasa głównie, Exotic, to jest Czeska Republika. Nawet spoko, ze złotym otwieraniem. Wiesz, to smutno się zrobiło, to może pójść coś wesołego teraz, a dumplings później. Dumplings później? No, bo bardzo mi się zrobiło. Natalia się okazała niestety toksyczna dla mojego systemu audio, bo już żadna płyta nie działa. Mruga mi tylko szóstka. To nie jest dobry prognostyk dla jej kariery. Jak się urządzenia audio mają psuć podczas odtwarzania tej płyty, to... No patrzcie, no kurwa, nie mam grania w samochodzie, zwariuję zaraz. Chciałem się ratować Spotify'em, ale nie ma zasięgu oczywiście stacji bazowej. Natalia cały czas mi zakaziła, tak więc Kasia, śpiewaj. Czekaj, bo tu z otwieraniem będzie. Audio nie działa, także już dzisiaj teoretycznie nic gorszego nas spotkać nie może. Działa na szczęście Spotify, ale biorąc pod uwagę, że jedziemy tyle godzin, to trzeba jakieś super dobre rzeczy przygotować. I są, pokaż pudełko, żeby... Ponieważ tak to śmierdzi, to jest zapakowane podwójnie. Dzisiaj wchodzą do gry cukierki z duriana. Najbardziej śmierdzącej potrawy na planecie. Poza tymi śledziami to podobno, które mam kiszonymi. Ale o tych śledziach to się przekonamy jutro. A dzisiaj cukierki z duriana. Kasia, wąchaj od razu, wiesz, bo może się okazać, że nas tutaj przemieli, jak to otworzysz. Ty muszę... O, taka... Jaka to pralinka? Pralinka z durianem? Proszę bardzo. Proszę, pokazuję. No, pachnie czekoladą. No co ty? Bardzo dobre. Nie wierzę ci. Tam jest jedno. Nie, dziękuję. Tutaj jest tak w środku. Powąchaj sobie, nic nie śmierdzi. Nie chcę, to smakowało, pamiętam takiego, tamtego. Nie. Trochę takie jak gdyby... Orzechowe bym to nazwał. Bardzo smaczne. Pralinki. Dla mnie to jest smak całkiem spoko. A Kasia niestety zupełnie nie. Nie. Zatrzymacie? Nigdy nie. Nigdy nie? Dla mnie super. Cukierki. Obrzydliwa. No bardzo smaczne. Jak to smak? Ale widzisz, tak jak mówili z tym durianem, że niektórzy go uwielbiają, a niektórzy go nienawidzą. Ja jestem z tych, co go lubią, a ty jesteś z tych, co ewidentnie go nie lubią.
takie coś jeszcze wchodzi do gry. Ale dzisiaj mamy dzień testowania w trasie. Długa trasa, dużo różnych rzeczy do testowania. Otwieraj. Mango, co tam jest? Z Filipin. Z Filipin przyszło. O! Mango z czekoladą. Mango z czekoladą? Powiedz Państwu, jak wygląda. Wygląda tak. Mango z czekoladą. O! Zaskakujące, bo smakuje jak mango z czekoladą. No, dobra. Usłyszone mango, tak jak u nas można kupić. Tylko tyle, że jeszcze z jednej strony jest oblane czekolada. Bardzo poro, słodkie bardzo, jak dla mnie. Wygrywać z samego początku. To jest sprawca tego zamieszania. Teraz, 500 plusowiec właśnie. Dzięki. Jesteśmy w firmie. Znaczy to jak sprawca, jestem po prostu, wiesz, wielkim fanem. To nie jest dobrze, tak. To ja się cieszę, że są tacy fani. Patrzcie, tutaj fan ma odpowiednio barek.